moi drodzy, w drugim odcinku z naszego wyzwania wakacyjnego od razu mówię, że oczywiście... nagrywam jeden po drugim, bo przecież nie mogłabym wytrzymać, oczywiście, więc nie czytam waszych komentarzy, także... Ale na pewno są fajne i dziękuję wam bardzo. Tak, na pewno. No dobra. Wracając do naszej rozgrywki, skończyliśmy ostatnio w Gorących Źródłach i nadal tu jesteśmy, bo dopiero nasza Alison przyjechała. I tutaj widzę, że jest taniec Hula, więc od razu do niego dołączamy. Nie wiem, czy w zadaniu jest ale taniec Hula, muszę to sprawdzić jeszcze raz. Tak, jest taniec Hula, ale niby... A więc jednak to jest sukienka z trawy, to co mam na sobie. A nie, to co one mają na sobie. Kurczę, to powinnam się... Nie wiem sama. Czy mi się to teraz zaliczy? Jak tańczę w takim stroju? Kurczę blade. No i mamy wspomnienia, uczę się tańca hula. Ale to się nie zalicza w żaden sposób. Muszę chyba kupić tą sukienkę, nie wiem czy to jest... Aha, no tak. Jakbym przeczytała wasze komentarze, pewnie bym wiedziała już, jak znaleźć tą sukienkę z trawy, ale niestety. Niestety, nagrałam jeden po drugim i nie wiem dlaczego, no. Ale myślę, że to jest tamta sukienka, bo one w tym chodzą ubrane, więc... Po prostu sobie... Poszukam zaraz znowu. Ale patrzcie, jak nam energia spadła, chyba będzie trzeba wracać do domu. A umiesz już tańczyć taniec hula? Jakiś Jaromir niemiło. No dobra kochani, ja teraz ją zabiorę do domu na szybko i wrócimy z powrotem w to samo miejsce. Tak myślę, bo jeszcze nie moczyliśmy się w źródłach i tutaj mamy saunę, dlatego jeszcze masaż musimy się nauczyć, także wrócimy tu na pewno następnego dnia, jak ona tylko się wyśpi, okej? Okej. Także do usłyszenia za sekundkę. Kochani, jesteśmy w hotelu i w sumie pomyślałam, że możemy od razu spełnić sobie zadanie z zamówieniem jedzenia do pokoju na śniadanko, bo czemu by nie? Tak też sobie zaraz zrobimy. Przygoda hotelowa, jeden sim. Może zjemy sobie omlecika. I tutaj widziałam też, że zaliczyło nam to zadanie z tańcem hula, czyli wcale nie muszę być w tej sukience. Z trzciny tam strawy. Ale i tak chciałabym ją kupić na pamiątkę, wiecie o co chodzi. Także pewnie i tak ją kupimy. Kupimy sobie takie stroje specjalnie z tej wyspy. Już jej się pragnienie odnawiają, ale chciałabym ryby łowić, ojoj. Wezwać obsługę hotelową, no właśnie to robisz kochana, więc... I sobie skorzystaj, weźmy razy prysznic. A dopisuj się koleś, ja żem bogata jest, bawić się na kanapie, no tak ona to ma naprawdę bajeczne życie. Całe życie na wakacjach, nie? Tak, i to dobrze, sama bym sobie pojechała na taką wyspę. No i przyszło nasze jedzonko. Jeszcze w ogóle 6 rano, no już... No dobra. Kto by tam zwracał na to uwagę? Szamaj, szamaj. I co, mamy zaliczone? Od razu? Jest zaliczone. To ile już mamy? Raz, dwa... 3, 4, 5, 6 zaliczonych. W tym dwa są... Właściwie 7, a dwa są takie ogólne. Chcesz posprzątać? No dobra. Bądź tak miła, posprzątaj. I wybywamy, kochani. Chociaż wiecie co? Możemy przez chwilę tutaj pokopać i poszukać skarbu. Albo i nie możemy. Tutaj wygląda na to, że nie można tego zrobić. Chyba, że gdzieś wyżej. Jest kop poszukiwania skarbu. Nie można tego robić na piasku, to trzeba robić gdzieś bardziej z brzegu. Tylko pytanie, czy nam się uda coś znaleźć. Troszkę cię wymęczę, kochaninka. Przyspieszmy to, żeby na to nie patrzeć. Mogę się też się przebrać w strój kąpielowy, ale dobra. W ogóle ona jeszcze nie pływała. Znalazła jakąś mapę, czekajcie, starą mapę. Pogoda... W cieniach, które może w takim mizu. No dobra, przyda nam się, ale tutaj chcielibyśmy, wiecie, mapkę do Twiki, do tej chaty. O nie, zobaczcie, biedna. Nie, to nie róbmy tego pod hotelem, bo ona będzie miała tyle pracy. Przepraszam, ja to zaraz zakopię. Co za gość, nie? Niewychowany jakiś w ogóle.
Wypełnij to zaraz, jak skończysz. O, szybko. Trudno, idziemy kopać dziś. Weź jeszcze szybki prysznic, żebyś była mi tam zadowolona z życia. I wracamy do gorących źródeł. Gorące źródła, o. I tam się widzimy za chwilkę. Jesteśmy, moi drodzy, w gorących źródłach. Ja już zdążyłam w międzyczasie jeszcze zmienić naszej Alison strój. Ona już popędziła do gorących źródeł się wymoczyć. To niech sobie już wymoczy się, jak ma taką ochotę. A tutaj widziałam... Nie, to jest Makary. Kurczę, cały czas się czaje na naszego Jerzego. On ma Jerzy, nie? Tak. Superancko. Jak ci dobrze, co? No. Czekaj, niech ci to... O, ty zrobisz mi zdjęcie. Czekaj! Wiem, że chcesz tu wejść na pewno, ale... Aha, ona idzie tańczyć. I nie możesz jej... Ten, bo jej nie znasz. Czy ktokolwiek może zrobić ci zdjęcie? Nie, bo musiałabyś ich powitać najpierw. Ja proponuję, żebyś ich powitała wszystkich. Powitaj! Bo chcemy, żebyś też miała jakieś zdjęcie, a nie... Wyskakuj z wody. Aha, i mieliśmy w ogóle kopać te... Co, znasz już ich wszystkich? Nie ma to jak Jerzy, Jerzy był najśliczniejszy. Sądzę. No dobrze, teraz wszyscy mnie witają. Wymocz się teraz i ktoś ci zrobi zdjęcie w gorącym śródle. No na przykład obróć. Albo nie. Zrób coś z tych, bo... Więcej. Zrób zdjęcie. Ale czekaj, niech ja wejdę do tej wody. O, dziękuję ci bardzo, kochana. Popatrzcie tu, patrzcie w obiektyw. Możesz się być bardziej zrelaksować. O Jezus. Nie wyglądasz zbyt korzystnie. Wtedy fajnie sobie usiada, o właśnie tak jak on, z takimi... O, to jest nasz Jerzy. Gdzie nie wygląda w takim stronie? Dobra. Czy to jest nasz Jerzy? Jerzuś! Jerzuś! Jesteś rudy, nie wiedziałam. Wyszło się do dworka. Wyłaś. Muszę cię oczarować. Możesz się przesunąć? Zraz z grubej rury. U, on o tym marzył, żebym z nim traktowała. Ej, to naprawdę mi się podobasz. Rozkochała ich sobie. Aha. Spoczko. Skoro macie taką ochotę. Wiesz co, chodź do sauny. Możesz go zaprosić. On woli gorące źródła, dobra. I to chyba też będzie nasze zadanie, nie? Jedno z zadań. O, udało mi się znaleźć tajemniczą mapę. To jest pierwsza, ale nie ta, z którą chcieliśmy. Gdzie tu jest sauna? A nie, my nie mieliśmy sauny, tylko mieliśmy się nauczyć masażu. Dla napiwku przecież jesteś mądra. Ucz się masażu gorącymi kamieniami. Chodź się nauczysz. Jak Milusia. Ojej, ale ten hash spadł. Brawo, udało ci się. Już do sauny. Ty do kibelka, a nie do sauny, ziomanko. Chcę skorzystać, żebyś coś zjedz. Bo musisz się posilić, kochaninka.
bo czekacie trochę kopania. Może kiedyś uda ci się znaleźć skarb. Nie wiem w ogóle, czy to będzie na tej wyspie. Troszkę wam tutaj nabrudzę, wiecie? A. Kamień, super. Kość. Chyba wykopałam im doły tutaj, gdzie oni zawsze tańczą. Sorki. O. Ja się tym nie przejmuję, jestem na wakacjach. Powiedzieli mi, że tutaj jest skarb i ja go szukam, tak? Krąży legenda o skarbie i ja chcę to znaleźć. Gdzie mam niby kopać? No w sumie pod hotelem to by mi przynajmniej to coś zakopał. Ciebie może być godna. W sumie mamy tam prysznic. Co to jest? O matko. Masz skarb znaleźć, albo chociaż mapę. Aż pani wychodzi, bo tak śmierdzisz. Wszyscy wychodzą, bo śmierdzisz. Idź weź prysznic. I myślę, że pójdziemy sobie na inną parcelę. Bo jeszcze mam 7 minut co najmniej, więc byłoby fajnie. Tak, masaż też już jest zaliczony, także idziemy powoli do przodu. Tylko ten skarb, jak mam go znaleźć? Ech. O. No dobra, no. Pójdziemy sobie na jakąś inną parcelę teraz. Jeszcze w sumie nie wiem na jaką. Ale to już będzie dla was niespodzianka. Zaraz wracam. I jesteśmy, moi drodzy, na Rajskiej Wyspie, bo gdzieś indziej można znaleźć skarb, jak nie na Rajskiej Wyspie. Zostaw ten piach. W ogóle chodź tutaj. Masz mało energii. Dobra, to się nie ucz. Ale chodź, szukaj skarbu. Szukaj skarbu albo mapy. Jedno z dwóch musi się udać. Gdzie można znaleźć skarb, jak nie na wyspie? No, na tej wyspie, tak. Chociaż nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, gdzie ja kopię. Pani wyciera piasek. Spoko. Znowu kości. Matko Bosko, co ty przywieziesz z tej wakacji? Same kości i kamienie. No. Kamień, kamień, znowu kamień. I jest mapa. Ukryta nora, trzy jeziora. Ale się zrymowało. Dobra, ona już jest padnięta. Niech sobie zje tego hot doga, czy co to tam. Ale to jest ugryzione, wiesz? Skoro ci to nie przeszkadza, fuj. Skoro ci to nie przeszkadza, to okej? Okay? Tak, dosiadł się do ciebie, liczmy. Dajcie spokój, wszyscy mnie tu witają. Przez to, że się tak ubrałam, na pewno myślą, że jestem tutaj miejscowa, nie? Na pewno tak jest. Ale nie ma to już nic. Szkoda. Ale sobie przynajmniej skorzystamy. I jeszcze jej spełnię pragnienie, żeby sobie próbowała, bo ona tutaj już jest... ile dni? 2 dni, a jeszcze w wodzie nie była. Tak. Ale wcześniej... O, może zrobię więcej. Gdzieś to jest. Och, w kibelku cię teraz będę szukać. Zrób zdjęcie mi, kochana. Wow! Wody. Tak. To będzie super. Widok. No w sumie może być tak z tą skałą, o. Pięknie. Już nie ma nawet siły na pływanie, widzę. No dobra, nie będę jej męczyć, moi drodzy. Myślałam, że coś więcej porobimy, ale ona jest już zmęczona po prostu. Ta energia jej spadła w mig. Więc poślę ją do domu. No i cóż, chyba skończymy sobie ten odcinek po prostu wcześniej. Nie będę przeciągać. Na siłę. A mi tak bardzo niewiele zostało do końca, tylko 4 minutki, więc to tam nic już większego znaczenia nie będzie, także nie wiem, czy nagram trzeci odcinek z rzędu, ale... w każdym razie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.